68 i 33 oraz 102 i 2 w Katowicach, 103 w Bielsku-Białej oraz 68 i 96 MHz w Częstochowie. Radio Katowice. Z początku było nas bardzo mało, jak dobrych rymów w piosence. Chłopcy, dziewczęta, radio podało, jest nas już 300 000. Chłopcy, dziewczęta, dusz nam się oprze, aż trudno temu dać wiarę. Właśnie sprzedano, radio podało 300 000 gitarę. 300 000 z gitarą gra, żyć nie umierać. 300 000 gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach Forse zbierał 300 000 woła od dziś, żyć nie umierać. Życie jest piękne, życie ma smak, więc nie martw się, no i chwita. Wysła się oprze, kiedy mu gra 300 000 gitar. 300 000 gitar nam gra, żyć nie umierać. 300 000 gitar co dnia, żyć nie umierać. O tych gitarach każdy nas nim i forsę zbierał. 300 000 woła od dziś, żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. W Rokowych Spotkaniach w 15 dniu stycznia 97 roku witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie Krystyna Dudzińska, Bogumił Starzyński i po raz 63 pan Stefan Papierowski z Chorzowa, nasz przewodnik po gwiazdach polskiego bitu lat 60. No ale jak wiemy, to nie tylko. A od kilku miesięcy pan Stefan jest przecież inicjatorem i pomysłodawcą muzycznego wydarzenia na Śląsku, czyli koncertu Karin Stanek, jego ulubienicy, który to koncert będzie miał miejsce w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu już w najbliższą sobotę o godzinie 18. Do koncertu Karin pozostaje więc tylko 3 dni, a ponieważ gwiazda jest już w Bytomiu, zgodnie z obietnicą pana Stefana, jest też i dziś naszym gościem w studiu. Witam niezwykle ciepło, niezwykle serdecznie Karin. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz pierwszy po 35 latach w Katowicach. I w studiu Radia Katowice z pewnością też przed tymi mikrofonami po tej długiej rozłące, ale zanim ja cośkolwiek spytam Karin, to jednak głos oddam panu Stefanowi Papierowskiemu. No, chociażby z racji tego, że to przecież pan Stefan jest wielkim miłośnikiem Karin i dzięki niemu są i te audycje Rokowe Spotkania powracające do lat 60., 70. Panie Stefanie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jest pan stremowany troszkę? Troszeczkę. Jako i my wszyscy. No. Tak, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, że w sobotę 18 stycznia o godzinie 18 w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu odbędzie się koncert jubileuszowy wspaniałej Karin Stanek. Towarzyszył jej będzie zespół rockowo-bluesowy Gang Olsena. Śpiewał będzie też Jacek Lech. Organizatorem koncertu jest agencja Jazz. Główną gwiazdę koncertu Karin Stanek witam bardzo serdecznie w Rokowych Spotkaniach i ja.